Siemaneczko, hardcore, witam was serdecznie w kolejnym materiale, tym razem update'ik mojego gaming roomu. Jeżeli dobrze wszyscy pamiętacie, widzicie teraz to wszystko odwrotnie, to powinniście widzieć monitor odwrócony twarzą do was, a są dupą odwrócone. No tak, wszystko odwróciłem sobie do góry nogami. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego jest taki rozpizdziel, dlaczego kable nie są pochowane i tym podobne, bo to wszystko oczywiście jest jeszcze w fazie może nie projektu, bo projekt to już prawie jest wykonany, ale jeszcze oczywiście troszeczkę tutaj będzie poprawek, więc nie wszystko jeszcze jest ustawione tak ja bym chciał, będę to wszystko jeszcze poprawiał, troszeczkę udoskonalał i tak dalej, kable oczywiście są pochowane, zaraz wam wytłumaczę co i jak. Tutaj troszeczkę widzicie mojego rezerwowego kablowania, tam jest drugie pudło z boku. No tutaj kilka zestawów znajdę tego sprzętu, w zasadzie dałby radę podłączyć kilka komputerów, kilka konsol bez problemu, więc jeszcze taki gaming roomów tutaj mógłbym stworzyć, oczywiście bym miał monitory i konsole, jeszcze kilka mógłbym stworzyć, też kilka nagrywarek rezerwowych, więc zawsze coś tutaj się znajdzie. Wiecie co kochani, więc tak, sprzęt macie obrócony, no odwrotnie to wszystko mamy, troszeczkę mi to czasu zajęło, więc tych ostatnio live'ów nie było, też i materiałów na YouTube się nie pojawiały, bo po prostu nie miałem na to czasu. Zaraz wam pokażę to wszystko, jak mam zrobione. Mam troszeczkę większy porządek, może to wygląda jak rozpizdziel na razie, ale tu już jest dużo większy porządek niż był wcześniej. Tu w zasadzie co, pady położyłem sobie, na razie jakieś tu czapeczki moje są, więc tak wszystko to leży. Tam na razie mam konsole moje położone, na razie tylko Xboxa One mam podłączonego, PlayStation 4 Pro, zwykłe PlayStation 4 nie podłączyłem, tam trochę tych kabli jest porozwalanych, ale zaraz wam wytłumaczę co planuję z tym wszystkim zrobić, tam też komputer jest z tyłu całkiem, więc stwierdziłem, że chyba najlepsze miejsce dla niego jest, dlatego że on tam sobie spokojnie siedzi i szumi ciszej do mojego mikrofonu niż zwykle. Więc tak. Ja sobie tutaj oczywiście siadnę na moim sprzęcie, o tam kilka konsolek mam, które są niepodpięte, tutaj jeszcze przedłużacz, który też będzie wymagał schowania i tym podobne, więc tak jak mówiłem, to wszystko jest w fazie jeszcze tutaj załatwiania, na to przyjdą specjalne rzeczy, takie puszki duże, gdzie będę przedłużacze chował i kable będą puszczone, ale już wam tłumaczę co tutaj się w ogóle wydarzyło, więc tak, oczywiście obróciłem biurko, no tutaj żadna filozofia, monitory jak stały tak stoją, na początku miałem ten monitor, miałem postawiony tu prosto, za pierwszym razem, a tamte dwa były koło siebie, ale niewygodnie mi jakoś było. Potestowałem przez parę dni i stwierdziłem, że nie, jednak nie. Więc tu jest wszystko tak samo. Tu mam przygotowanego w ogóle tableta. Wziąłem od Nikoli, pożyczyłem jakiegoś jej tam, którego nie używa, tego Samsunga, którego starał się używać, żeby mieć gdzieś tutaj, będę miał z przodu do czatu, będzie mi dużo wygodniej patrzeć chyba na taki tablecik. Nie muszę odpisywać przecież na czat, mogę wam odpowiadać, więc ten tablecik będzie mi wystarczył. Troszeczkę mi to miejsca zajmie mniej ten czat na ekranie, bo czasami mi przeszkadza. Zbyt duży jest. W ogóle tak, tu mam kamerkę u góry postawioną teraz na takim sprytnym, pokażę tutaj jakim sprytnym, o, jakiejś takiej sprytnej podstawce, która kosztowała mnie, wiecie co, 5 funtów. Do tego mam podpięte PlayStation 4 kamera extension cable, przedłużacz po prostu, który pozwolił mi na to, żeby ten kabel tam pociągnąć do tyłu, tam do PlayStation. Oczywiście ten kabel normalny, oryginalny raczej by starczył w momencie, kiedy ten monitor stoi tutaj. Natomiast gdybym chciał troszeczkę dalej go przestawić, to już nie, może nie łapać. Więc taki kabel, tam przedłużenie chyba 2-metrowe czy 1,5-metrowe wystarczy. Kupiłem też kilka takich, nawet nie wiem, jak się profesjonalnie nazywa. Takie o, zaczepki na kable. Widzicie, teraz mi tutaj przeładowarka od mojej lustrzanki się nigdzie tam nie rusza. O, tutaj kable od myszki, klawiatury gdzieś mi tam nie ucieknie. O, tutaj na przykład od tego memory card readera, tak? Czytnika. O, kart pamięci. O, po polsku. O, coś sobie przypomniałem. Więc tak to wygląda. Mikrofon w tej chwili jest tutaj wpięty. Ale on będzie musiał swoje miejsce zmienić, bo ja to ramię nie dosięgnie mi tutaj, więc prawdopodobnie go przestawię na prawą stronę gdzieś, pewnie gdzieś tam w okolicy playa. No kamerka w tej chwili tak to będzie wyglądać, jak ja sobie usiądę, nie wiem czy widzicie, o, będziecie mnie troszeczkę tak widzieć, o, mniej więcej tutaj z tym tapetą z Battlefielda trójki, więc powinno być nawet ładniej.
No dobrze, co my tu jeszcze możemy zobaczyć? No to figurki, wiadomo, pierdoły, to wszystko tutaj bajs, bo mam to wszystko będę ogarniał, głośniki są podpięte, jak należy. Tam jest, o właśnie, jeszcze u góry mogę wam pokazać, tu jest cały ten rozdzielacz HDMI na samej górze z niebieskimi lampkami, więc jak widzicie, o tutaj Saigon z kablami jest, ale to wszystko będę sobie pomału ustawiał. Mam zamiar kupić, zaraz wam pokażę na szybko, jak wejdę na Amazon, parę rzeczy już sobie, może inaczej, wpiszmy cable management, bo tutaj szukałem sobie, o właśnie, jakieś takie pierdółki kupiłem, natomiast mam zamiar kupić sobie, nie wiem czy to będzie dobre, taki rękaw na kable i z tego będą wychodziły różne pierdoły, tak to wygląda, i nie jestem pewny czy to akurat będzie dobre rozwiązanie, bo troszeczkę kabli, mogę wam pokazać, mam od spodu przyklejonych, nie wiem czy to widzicie, o, tutaj przedłużacze jakieś mam już przyklejone, to wszystko oczywiście będzie korygowane na bieżąco, ale się powoli za to biorę, nigdy się takimi rzeczami nie bawiłem, więc troszeczkę to jest dla mnie nowe. Jeszcze mam zamiar kupić Holender, teraz nie mogę tego znaleźć. Chodziło mi na przedłużacze, albo też myślałem o takich właśnie koszykach pod spodem, żeby przykleić, przykręcić. Akurat może nie taki, inne mogą być oczywiście, bo tam jest tych rodzajów jest dużo, żeby je przykręcić pod spodem, pod moim biurkiem i wtedy te kable pociągnąć. Nie wiem, jakie tutaj wasze może rady by były. Może wy się coś lepiej znacie na tym, ale... O, właśnie taka puszka. O, widzicie? O, takie puszki mam zamiar kupić sobie na przedłużacze. Większe, mniejsze oczywiście i one tutaj mi pozwolą pochować te niektóre sprzęty, a reszta kabli po prostu zostanie zwinięta w kłębek i zostaną one jakby zaciśnięte przez takie paski. O, coś w tym stylu. Załóżmy. Tutaj mam jakieś takie paseczki, czy jakieś tam rzepy. No, to wiecie, no, prosta sprawa. To się będzie ogarniało. Być może Patio, jak do mnie przyjdzie na moje urodziny, już za 11 dni ląduje, więc kto wie, może mi w tym trochę pomoże się ogarnąć, więc tak to więcej wygląda. Tu jeszcze parę takich tych zaczepów na kable mam wolnych, więc jeszcze coś może gdzieś to użyję, więc tak mówię, mikrofon przeniesiony zostanie prawdopodobnie na drugą stronę. Teraz pokażę wam z tyłu, jak to właśnie wygląda, bo z tymi kablami to nie jest taka prosta sprawa. Zobaczcie, tych kabli trochę jest, trzeba będzie jakoś sprytnie je pochować. Tutaj te przedłużacze, no, są przyklejone i się trzymają póki co, chociaż pewnie jakoś to też inaczej może będzie rozwiązane. Takie rękawy, może to byłby dobry pomysł, ja bym takie ze 2-3 rękawy sobie kupił, jakoś bym tutaj to zasłonił. Masakry nie ma z tymi kablami, najgorzej tak nie jest, dużo tych kabli aż wcale tak nie ma, myślałem, że będzie gorzej to wyglądało. Z peceta trochę więcej kabli wychodzi. Trochę ich tu wyłazi, ale... No ale co zrobić, no kuźwa, XXI wiek, no niestety, no. Taki mamy świat. Kable wszędzie, no nie da się na razie bezprzewodowo tego prądu pociągnąć nigdzie, no USB też nie. Póki co, nie wiem, może gdzieś jest jakaś możliwość. No i tak wygląda stanowisko tutaj, jakbyście patrzyli na mnie od frontu. Z tyłu ten szalik zawsze mój wisiał, lemielic, na razie go ściągnąłem, dlatego że nie pasował mi tam, gdzie ta kamerka moja była, jakoś tak dziwnie on wisiał, nie pasował mi, więc... Szalik znajdzie swoje inne miejsce, godne swoje miejsce oczywiście, bo to jest jednak super sprawa, naprawdę piękny, to był prezent od żony Spaja, którą serdecznie pozdrawiam. No i tak to wygląda, no, taki szybciutki update dla was, jak będę tutaj oczywiście progres miał większy, to wam pokażę, zaprezentuję troszeczkę więcej. Wszystko tutaj świeci, pięknie działa, tu parę figurek tak postawionych, a, chaotycznie, ale są, bo są. A ja tu wracam dalej do moich kabli. Bo wiecie co? O właśnie, chciałem wam coś pokazać. Zaraz wam pokażę. Poczekajcie chwilę. Już jestem. Zobaczcie, moi mili, co mi moja żona z moimi ulubionymi słuchawkami do koda zrobiła. Wszedłem dzisiaj z pracy, a ona do mnie mówi, wiesz co, kochanie, ale chyba będziesz zły. Mówię, tak? Ciekawe, co się stało. A no, słuchawki ci połamałam. A ja mówię, pewnie te kurde Sony poma, co dostałem od Filipa na urodziny. Mówię, no nie, no to się wkurzę. A ona mówi, nie, nie te, te drugie tam przy uszach coś. Ja mówię, jak przy uszach? No, to już wiem, gdzie przy uszach. Tu poma, słuchajcie, no kurde. Ja jego. I mam teraz słuchawek, bo przeduszki nie mogę znaleźć do jacka. Bo te Sony, jak chcę podpiąć bezpośrednio do konsoli, to
wtedy dźwięk nie będzie działał na streamie. To jest lipa, cholera jasna. I tak oto słuchawki miałem, i tak oto słuchawek nie mam. Więc w tych kablach muszę poszukać przylotki do mini jacka, a to będzie wielki problem, bo już tu szukałem 2 dni i nie mogę znaleźć. Tak to wygląda, moi kochani. Nie wiem, czy Wam się podoba. Mnie się to bardzo podoba. Ja sobie tak przejdę tutaj z boczku, ja sobie tak zerknę. Mi się bardzo to siedzi elegancko. Troszeczkę może tutaj to wejście teraz jest takie mało wygodne, ale to tylko wchodzimy raz, czy tam 2 razy, siadamy i siedzimy tam sobie parę godzin i gramy, więc jest ok. Tutaj mam szybszy dostęp do mojej kolekcji gier, nic mi tutaj nie zasłania, więc ja uważam, że jest tutaj rozwiązanie dużo wygodniejsze, przynajmniej dla mnie. Jest eleganckie, mi się bardzo, bardzo teraz podoba. Jest git. No tu Wii U mam, a przepraszam, jeszcze Wii U mam podpięte. No właśnie, bo jeszcze Wii U to wszystko działa. Powinno przynajmniej działać. To mi się wydaje. Zapnijmy. O. Obraz się powinien zmienić. To jest właśnie bardzo fajne w tym HDMI rozdzielaczu, że działa. O właśnie, jest, Wii U działa. Śmiga, śmiga. No to pięknie. To jest bardzo właśnie fajne w tym rozdzielaczu, że możemy sobie kurde jednym przyciskiem przełączać między konsolkami. Teraz mogę sobie stryknąć cyk na playa. Na playa bo na Xbox, teraz nie pamiętam co pod tym jest. O, jest play. No i to jest właśnie bajer cały. Przełączmy na Wii U z powrotem. Chyba nie podpinałem tego Wii U. Okej, kochani. Nie będziemy za dużo ściemniać. Trzymajcie się serdecznie. Tu byłem ja. Wasz Lemmy.